Co młode wilki, powiecie mi jeszcze ciekawego. Tybery teraz świeżo. Jak tam z ekipą ci się pracuje? Czy już czujesz jakieś zwiększone zasięgi, liczby, większe zainteresowanie? Współpracowało się w sumie dobrze. Czy czuję jakieś różnice? Na razie nie czuję jakiejś różnicy. Jakoś szczególnie, natomiast bardzo będę dobrze wspominał całą akcję i poza tym dopiero jest jej tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co się ukazuje, to dopiero początek, bo tam będą wychodzić jeszcze tak rzeczy. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Ogólnie super sprawa. Polecam każdemu. Bardzo szybko minął czas tam i będę go bardzo dobrze wspominał. Pozdrawiam wszystkich wilków, których tam poznałem. No a ty, Adrian, no jak wspominasz? Może Frostiego zapytamy, bo to wywiad z Frostim dzisiaj. Dobrze, Bersonem. To zapytajmy Frostiego też. No u nas to melanż był od początku do końca. Jeszcze wtedy normalnie było, to pamiętam, że wisełek, oj, to patologia. Ty zresztą ja na tych wywiadach, jak ćwierć mózg przecież, bo przychodziłem... Znaczy u nas też był ciężki gnój. O 6 rano wróciłem do domu, a o 9 Ematej kazał być na wywiadzie. Nie wpadłem na pomysł, że mogę go jeszcze raz nagrać na przykład, no więc tam to ciężko było, strasznie. Jeszcze ja byłem z Warszawy, więc za kaowca robiłem całego tego pierdolnika, jeśli chodzi o melanż, więc no to było skomplikowane bardzo i to były takie 4 dni, które ja pamiętam jako jedną noc. No, ale spałem normalnie. Okej, chyba w tej części nie ale spałem, ale spałem, tak. Nie, ale zresztą ty byłaś na nocy. No ja byłam, ale Boże, to było straszne. Jakby nie będę ci zabierać czasu antenowego, że tak to ujmę, ale ty porównywaliście, no bo jednak umówmy się, no jeszcze wasza edycja. Ja na przykład miałem tak, dobra, nieważne. Wasza edycja... Nieważne, nie zrobię tego błędu. Słuchamy. Nie, to ja was słucham. Nie, bo zaczęłaś mówić, a my w sumie bez sensu przerwaliśmy, przepraszam. Frosty płacze jak coś, ale jeszcze tego nie zobaczycie, ale mamy nowe kamery. Za 2 tygodnie już takie łzy będą widoczne na waszych ekranach. Już? Jesteś z nami? Wróciłeś? Dasz radę? Kogo? Jakie? Umówmy się jeszcze, edycja Frostiego była, no, co tu dużo mówić, w jednym z opuszczonych budynków, w którym później powstało wiele teledysków, bardzo znanych raperów, między innymi też ostatni w formacji OIO też powstało w tym samym hangarze opuszczonym, a jednak twoja edycja jest już no, w innym miejscu, nawet wizualnym, rzekłabym, tak, i organizacyjnym. I jak... Jakbym, czy macie jakieś na ten temat swoje przemyślenia? No myślę, że z roku na rok tam się trochę zmieniają. W zeszłym roku byli w Chorwacji chyba, tak? Też było, tak. No więc może to kwestia tam jakiegoś większych możliwości, no nie wiem. Ale zabrałeś Frostiego teraz? Ja chciałem zabrać Frostiego. Ale ja miałem wtedy weekend bez melanżu, bo ja miałem jakiś wywiad w tamten weekend, a ja teraz jak przed wywiadami to dzień wcześniej nie piję. I mam takie postanowienie... Ty robisz formę, no, żeby potem w trakcie nadrabiać? W ogóle mało piję. Raczej po prostu w weekend. Raczej. No siema, dodzwoniłeś się do Rap News Studio. Halo, siema. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Wojtek z okolic Jarosławia. Cześć Adma, cześć Siwy, siema zwierzaki. Siema. Siema. Ja mam 3 pytanka do Bersona może najpierw. Dajesz. Czy spodziewał się, że będzie w Młodych Wilkach w tym sezonie i jak ocenia ekipę tegoroczną? To znaczy nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, ale nie myślałem o tym. Zupełnie nie myślałem o tym i już myślałem, że są wilki wybrane, a tu nagle się okazało, że nie do końca są. I też pozytywnie się zaskoczyłem. Jak oceniam? Bardzo pozytywnie, tak jak mówiłem. Że tak powiem, szybko bardzo mi to minęło, między innymi pewnie przez to, że bardzo dobrze się szybko pracowało, sprawnie, profesjonalnie i tyle. Bardzo, bardzo dobrze to wspominam, bardzo dobrze to oceniam.